Dzień dobry, witam Was kochani w kolejnym filmie. I po raz kolejny nie mogę nie skorzystać z przepięknej pogody, jaką dzisiaj mam, a że jestem tutaj dosłownie jeszcze przez chwilę. Także po raz kolejny zabieram Was na plażę. Taka pogoda to jest coś niezwykle unikatowego. Ja jadąc tutaj dzisiaj nie sądziłam, że będzie tak ciepło. Promienie słoneczne są tak intensywne, są tak ciepłe. Dodatkowo czuję fantastyczny powiew bryzy morskiej, takiej ciepłej bryzy morskiej na policzkach. Oddycham świeżym powietrzem i przesyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Żałuję, że nie możecie być tutaj ze mną, ale jeśli macie tylko taką możliwość pojechania nad polskie morze, to jedźcie, oddychajcie świeżym powietrzem, cieszcie się tą wolnością, jaką daje ta plaża, chociaż dzisiaj nie jestem tutaj sama. I absolutnie mnie to nie dziwi, bo sama mogłabym dzisiaj siedzieć na tarasie i odpoczywać, ale wolałam przyjechać na plażę, pospacerować i posłuchać tych wspaniałych fal morskich. Niewątpliwie pogoda zmienia się tutaj jak w kalejdoskopie. Przed chwilą świeciło piękne słońce, a teraz się tak zachmurzyło, że wcale się nie dziwię, jak za moment spadnie deszcz, dlatego też na szybko pokażę Wam kilka rzeczy, które w ostatnim czasie kupiłam. Mam tutaj taki spray przeciw zagnieceniom Fix and Go z Action. Bardzo popularne są ostatnio teraz te płyny, te spraye. Wiem, że taki jest też z Lenora i gdzieś tam widziałam testy w internecie tych sprayów. Może nie jest to dla mnie aż tak satysfakcjonujące dla osoby, która lubi prasować, ale jak tylko zobaczyłam to w Action, to pomyślałam sobie, kupuję, zobaczymy, jak się sprawdzi i z pewnością na pewno dam Wam znać, czy polecę. Do Action zawsze w ogóle zaglądam w poszukiwaniu mojego najukochańszego sprayu do tych takich automatów elektrycznych. I muszę Wam powiedzieć, że ilekroć jestem, to jest ten spray, to zawsze go kupuję i nawet jak go już nie ma, to później moi znajomi wiedzą, że mają mi go kupić, bo po prostu jest moim najukochańszym sprayem. Nie wiem, jaką ilość w zapasie już tego sprayu mam, ale go kocham, uwielbiam i Wy też musicie go mieć u siebie. I absolutnie niech Was nie zmyli nazwa i zapach lawender tego sprayu, dlatego że tutaj oprócz tej lawendy, która gdzieś tam jest, mamy zapach taki delikatnie męski, bardzo świeży, bardzo czysty, cudowny, unikatowy i to jest jeden z tych zapachów w Action, który najczęściej się sprzedaje po prostu na pniu. W normalnej, regularnej cenie kosztuje 6,99, na promocji po 5,99, a teraz pojawił się nowy zapach, jabłko i cynamon i o ile ja nie jestem jakąś fanką zapachów takich świątecznych, już bardzo odchodzę od tego, staram się już teraz dobierać takie zapachy, które mi się podobają, a nie takie, które mają być związane z, nie wiem, jakąś porą roku czy na przykład świętami. Tutaj delikatny zapach takiego, właśnie nie wiem, czy czerwonego, czy zielonego jabłuszka. Cynamon jest gdzieś tam daleko i jest to też bardzo świeży, nieduszący, nieciężki zapach. Także wzięłam go z czystej ciekawości. Wydaje mi się, że pojawił się właśnie ze względu na to, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Kupiłam również taki dozownik podróżny, 4 w jednym, z czego jeden dozownik ma 40 ml. Mamy tutaj też w zestawie 16 naklejek. Dozownik wygląda w ten sposób i w nim mamy
nie wiem, czy wy to zobaczycie, 4 buteleczki, do których możemy włożyć między innymi, nie wiem, szampon, płyn pod prysznic, odżywkę, czy też płyn micelarny. Bardzo fajny, bo zajmuje mało miejsca, a ja z własnego doświadczenia wiem, że ja zawsze tych kosmetyków zabieram bardzo dużo. Zajmuje mi to ogromną ilość miejsca, więc z ogromną przyjemnością przetestuję. Tak to wygląda z góry właśnie, że wkłada się tutaj te buteleczki. No, także to chyba wszystko z Action. Teraz Wam pokażę coś jeszcze, a właśnie a propos zapachów, bo mówiłam o tym przed chwilą. Glade Aromatherapy Cool Mist Diffuser with Light. Tak wygląda. Bardzo długo czekałam, aż będzie to na promocji, bo to kosztuje dosyć sporo. I jeśli chcecie poznać w ogóle zapachy z właśnie tej serii Glade Aromatherapy, to posłuchajcie sobie świece, które są obłędne. Pachną zupełnie inaczej niż wszystkie świece, które znamy, bo są po prostu inne. No i zdecydowałam się po raz kolejny na lawendę i drzewo sandałowe, które uwielbiam. I to ma być właśnie taki dyfuzor, z którego będzie wylatywać mist. Taka mgiełka. I dodatkowo jeszcze będzie to podświetlone, także czekałam dosyć długo, aż będzie to na promocji. I w końcu udało mi się kupić. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła kolejnej ściereczki z mikrofibry Zosia Samosia, która jest najlepszą ścierką do mycia okien. I a propos ścierek, bardzo, bardzo długo szukałam ściereczki, którą wszyscy polecają z Viledy. Nigdzie, absolutnie nigdzie jej nie mogłam dostać. Gdzie ją dostałam? Na wsi u moich rodziców w Dino. A mowa tutaj jest o tej ściereczce. Mam nadzieję, że równie fantastycznie będzie się sprawdzać jak ta z Zosi Samosia. Chociaż jak się domyślam, a nie pamiętam ile kosztowała, była zdecydowanie droższa niż ta, bo ta kosztuje coś około 3 zł. I na koniec pokażę Wam jeszcze coś, co sobie kupiłam z marki Vezi, tak to się chyba nazywa. I jest to nic innego jak łańcuszek. Nie jest on ani złoty, ani srebrny. Jest on wykonany ze stali chirurgicznej i wzięłam go ze swoim imieniem. Oczywiście totalnie zainspirowana Carrie z Seksu w Wielkim Mieście. Nie wiem, czy on nie będzie się kłócił z miśkiem z Tousa, który mam w srebrze. Zobaczymy. Bardzo chciałam już od dawna kupić sobie taki łańcuszek z imieniem. Ten nawet całkiem spoko wygląda, także zobaczymy. I na śmierć zapomniałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą kupuję praktycznie za każdym razem, kiedy jestem w Action. Kosztuje około 2-3 zł, a jest to nic innego jak różana lemoniada z dodatkiem cytryny o niskiej zawartości cukru. Jest to taki bezalkoholowy, gazowany napój. I o ile ja nie piję gazowanych, słodkich napojów, to uwielbiam tą lemoniadę właśnie ze względu na to, że jest mało słodka. No i ma przepiękny, delikatny różowy kolor. No a że ja lubię wszystko, co jest z różą, to pokochałam ten napój. I muszę Wam powiedzieć, że nawet jeśli Wy macie jakiś taki problem z zapachem i smakiem róży, to mimo wszystko spróbujcie i przekonajcie się, jak fantastycznie smakuje ta różana lemoniada. I to są całe moje zakupy, które chciałam Wam pokazać. Słuchajcie, naprawdę, za moment tutaj chyba spadnie deszcz, bo zrobiło się tak, powiedziałabym, może nie chłodno, ale tak lekko wilgotno, tak jakby gdzieś ten deszcz już był blisko. I w ogóle muszę Wam powiedzieć, że po aparacie chodzą jakieś muszki, robaczki, także całe szczęście, że mi tutaj w obiektyw nie wchodzą, bo akurat po obiektywie chodzą, także zabieram to wszystko i... I dajcie mi koniecznie znać, czy któryś z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, mieliście, czy ten spray właśnie przeciwzagnieceniom, czy polecacie. I w ogóle dajcie znać, jak to jest u Was z zapachami. Czy tak jak ja wybieracie te, które Wam się faktycznie podobają, czy dobieracie zapachy pod pory roku. No, jestem bardzo ciekawa. Ja niewątpliwie będę Wam zawsze ten spray Lavender z Action polecać, bo to jest zapach, którego po prostu nie znajdziecie nigdzie, naprawdę. Jeszcze za tą cenę 6,99, także na promocji 5,99. Kupujcie koniecznie, naprawdę w ciemno weźcie i gwarantuję Wam, że będzie Wam przepięknie pachniało w domku.